Na dole jest ekipa, jest wypadek na kopalni. Ekipa pomoże wam zabezpieczyć technicznie pacjenta. Wy musicie zrobić to ze strony medycznej. Startujemy, chodzimy do szybu. Już po raz kolejny w kopalni Podgórze odbyły się manewry ratownicze. Tym razem do Kowar przyjechało 5 drużyn z całej Polski. Są to najlepsze załogi, jakie udaje nam się na te zawody od lat namówić do wzięcia udziału. Czego się dzisiaj możemy spodziewać w kopalni? Ciężkich warunków ratowania pacjenta, podejmowania pacjenta w ciężkich warunkach, w szybie górniczym. Będzie wyjeżdżał w koszu ratowniczym, będzie spuszczany na linach i tak zespoły będą musiały podejmować tego pacjenta. Ratownicy nie wiedzieli, jakie zadanie przygotowali dla nich sędziowie. Sędziowie kazali nam zabrać deskę ortopedyczną, tak, do unieruchomienia całego kręgosłupa. Kołnierz ortopedyczny do unieruchomienia bezpośrednio kręgosłupa w odcinku szyjnym. Ta deska unieruchamia całego człowieka, tak? Przypinamy od głowy do kończyków palców, można powiedzieć, tak? Dodatkowo zabraliśmy jeszcze ze sobą torbę opatrunkową, tak? Niezbędnymi rzeczami. Wymaga to przede wszystkim precyzji działania, kondycji oczywiście osobistej, no i ogarnięcia wszystkiego i w odpowiednim momencie, jeżeli potrzeba, to poszukania jeszcze pomocy w innych służbach. Pracy ratowników przyglądali się nie tylko sędziowie, ale także członkowie Zarządu Światowej Federacji Ratunkowej z Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Nasi amerykańscy obserwatorzy są pod wrażeniem i spotkałem się z taką propozycją, że chcieliby implantować te nasze doświadczenia na grunt amerykański, bo u nich takich zawodów nie udało się do tej pory zorganizować. Manewry ratownicze w kopalni Podgórze to prolog do ogólnopolskiej konferencji poświęconej medycynie ratunkowej i anestezjologii, która w piątek rozpocznie się w Karpaczu. Wypuść, wypuść, jest nas! Ściągam.